ciąg arytmetycznym AN mamy AL równa się L kwadrat i AK równa się K kwadrat dla pewnych liczb L i K, gdzie L nie równa się K. Wyznacz różnicę tego ciągu. A więc najpierw zapiszmy sobie początkowe założenia. Ja zamiast liter L i K posłużę się X i Y dla przejrzystości zwykłej. Tak więc AX równa się X kwadrat i AY równa się Y kwadrat. I co my z tego możemy wywnioskować? Możemy po prostu te obie postaci zamienić na postać, podstawiając do wzoru na nty wyraz ciągu, czyli w praktyce będzie to wyglądać tak, że x kwadrat, czyli po prostu ax, bo te oba wyrażenia się równają, to się równa a1 dodać x odjąć 1 razy r, to się będzie równać a1 dodać x r odjąć r. I analogicznie będzie wyglądała sytuacja z y, czyli y kwadrat to się równa a1 dodać y r odjąć r. I teraz możemy sobie tutaj na wiele różnych sposobów to rozwiązać. Możemy podstawiać, próbować coś z podstawianiem, ale wydaje mi się, że najszybszym sposobem będzie po prostu zrobienie układu równań. Czyli pozwólcie, że ja magią edycji przepiszę te dwie tutaj nasze działania jakby w jedną całość. A więc mamy tutaj nasz układ równań. Dość można jasno zauważyć, że jeśli 1 wymnożymy razy minus 1, to ten oraz ten wyraz się zredukują, także wymnóżmy ten dolny razy minus 1. Tu będzie minus i kwadrat minus tu. Tutaj też będzie minus, ja tak go zamarzę trochę, a tu plus. Teraz obie te strony dodajmy, czyli będzie, że x kwadrat odjąć y kwadrat, bo się dodają. Te się poredukują, te też, czyli wyjdzie, że to się równa x r odjąć y r. I teraz tę postać, czyli x do potęgi drugiej odjąć y do potęgi drugiej, możemy zapisać jako zwyczajnie x plus y razy x minus y. To się równa. A tu możemy zauważyć, że przed nawias możemy wystawić r. I to jest bardzo dobrze, ponieważ teraz możemy podzielić obie strony przez x minus y i po podzieleniu nam tego te wyrazy się zredukują jako jedynka i wyjdzie nam, że r równa się x dodać y i to jest poprawna odpowiedź. I tak nawet jest w kluczu. Dzięki.